Tematem miałby się ewolucja w druku, ewolucja, trendy w druku, jakie są obecnie na rynku, ze względu na to, że cały nasz światowy rynek jakby druku i prasy spada od dość dawna, chyba równo spada od 2000 roku, leci w dół i coraz szybciej. I nie tylko rynek pracy, jest to jeden z przedsiębiorstw, które poleciały albo mogą zupełnie zniknąć z rynku, jeżeli chodzi o druk i wydania drukowane będą w zupełnej niszy, jak w tej chwili płyty winylowe. Biorąc pod uwagę historię, jaką mamy w mediach, czyli co się działo z filmami, aparatami na błony, kasetami w przemyśle muzycznym czy winylowymi płytami, które obecnie znalazły jakąś malutki rynek pracy, widzimy, że wszystko koło siebie istnieje, tak jak istniały filmy, czy istniały płyty, ale się zaczęły zmieniać, się wszystko zaczęło iść koło siebie. Aparaty fotograficzne, w pewnym momencie ludzie przestali używać zupełnie na klisze, tylko zaczęli nosić X-usy, czy inne aparaty na karty. Rynek muzyczny się zaczął zmieniać na nośniki cyfrowe, na płytach CD, a tak jak w tym roku ostatnie wydanie Newsweeka było zeszłego roku, 31 grudnia. W tej chwili jest tylko w cyfrowym wydaniu. Aparaty fotograficzne, jak i płyty kompaktowe istniały koło siebie przez jakiś czas, w pewnym momencie zaczęły odchodzić do lamusa. W tej chwili już nikt nie bierze nawet na imprezę czy na wyjazd aparatu, tylko bierze aparat kamery cyfrowej, tylko bierze aparat fotograficzny, przepraszam, telefon. Nikt też, przestają ludzie również kupować płyty, czy nawet w iTunesie pliki muzyczne. Wszedł w zeszłym miesiącu do Polski Spotify, system abonamentowego słuchania muzyki, gdzie nikt nie posiada na własność już muzyki, tylko jest to przez abonament streamowanie w internecie muzyczne. No i gazety w tej chwili nie wiadomo, co będą robić. Jest kilka takich, kilka możliwości. Widzimy, że się rynek zmienia, że są abonamenty. Gazety wkładają osobne paywalle, mikropłatności lub abonamentowe, jak Piano Media w Polsce. Również sprzedają treść przez aplikacje lub pakiety na urządzenia, czy to mobilne, czy to będą urządzenia, czy desktopy, czy bez reklam. No różnie to tam te pakiety w tej chwili stopniują. To, o czym mówiłem już, jak widzimy, od 1994 roku lekko jeszcze do 2000 rósł rynek pracy, natomiast od 2000 roku wszystko spada dokładnie w dół, każde wydanie gazety, jakby trudno to jest ten proces powstrzymać, będzie spadało dalej. My z Piano Media, tutaj jest to jedna z możliwości jakby ratowania, czy wspomagania tego rynku gazet, gdzie treść może być monetyzowana. Ten trend zresztą nie jest tylko w Polsce, jest na całym świecie, to jest akurat przykład brytyjskich gazet, które od 2000 roku do 2008 tu widzimy spadają równo w dół i dalej to wszystko spada. Są kilka jest takich, kilka gazet, jak zresztą Newsweek się już zamknął, takie spektakularne to było zamknięcie Newsweeka pod koniec roku, jeżeli chodzi o wydanie drukowane, które przeszedł tylko na wydanie cyfrowe. I to wiemy, że tak jest. Teraz tak, kilka jest pomysłów na to, co można zrobić dalej, tak, z tym wszystkim. Jak wzbogacić tą ofertę dziennikarską, cyfrową, dziennikarstwa prasy cyfrowej w internecie. Są to pomysły, które każdy z dzienników próbuje na świecie wdrażać. No, nie każdy, każdy nie, może nie każdy, ale takie bardzo, bardzo jakieś progresywne dzienniki robią to. I takim pierwszym może pomysłem, którym się zauważyłem, to jest tak bardzo interaktywne takie 3D tworzenie artykułów prasowych. Głośnym bardzo takim artykułem ostatnio był artykuł New York Timesa a propos lawin,
który został przygotowany bardzo interaktywnie, bardzo ciekawie, bardzo czysto. Było to dużo HTML5 prawdopodobnie i różnych innych nakładek. Nazywa się Snowfall. Ja tutaj mam jego przykład, jak to wygląda. Jest to naprawdę przykład szeroko omawiany na świecie jako taki pierwszy mocny. Taki artykuł gazety, która była gazetą, tak? Która, New York Times, który był gazetą, który robi filmy, ale który też przygotował artykuł w sposób interaktywny. Tu widzimy, cały ten artykuł jest jakby animowany, są filmy wstawiane w tło, można czytać treści opisane. Są różne działy całego tego artykułu, czyli cała strona internetowa jest zrobiona pod jeden artykuł z jednym tematem, który jest wypełniony filmami, opisami ludzi. Jest to naprawdę kawałek dobrego cyfrowego dziennikarstwa. Dobrego, naprawdę dobrego. Tutaj się zaraz mapy interaktywne również. Bardzo ciekawe. Dość wolny mamy tutaj internet, dlatego to tak wszystko wolno chodzi. Snowfall, New York Times. Bardzo proszę sobie na to popatrzeć. Jest to coś zupełnie nowego. No, nowy wymiar pisania artykułów w internecie. Przy jakimś naprawdę takim szczegółowym, fajnym nakładzie pracy. Drugim trendem, który widać, to są gazety, które zaczęły robić wideo. Jest kilka takich przykładów. Nagle dziennikarze, którzy zajmowali się pisaniem, czy fotografowie, którzy fotografowali do gazet zdjęcia, robili do gazet zdjęcia, fotografowali obiekty. I fotoedytorzy w niektórych już gazetach zmienili troszeczkę swój warsztat pracy, muszą się przełożyć na montaż filmowy, na kręcenie krótkich filmów, które mogą być w tej chwili kręcone aparatem telefonicznym, komórką, tak, iPhone'em, Androidem, jakimkolwiek aparatem, później szybko zmontowane. I to widzimy też, że wideo, takie krótkie wideo, 24-sekundowe filmy, to najczęściej są oglądane filmy w tej chwili online. I też dużo gazet, które przeszło na tworzenie filmów zamiast treści pisanych, bardzo zyskało na oglądalności ich portali w internecie. I takim przykładem jest na przykład The Wall Street Journal, który stworzył cały taki mikrofilmy, zaczął to wkładać w internet i streamować. Czyli gazeta, która nagle z dziennikarstwa, z pisanego tekstu, głównymi działami jest zapełnianie treści filmowej w głównych działach. Robi filmy bardzo króciutkie, jest 13-sekundowe, 30-sekundowe, które wkłada i można je również z nich korzystać, oni na tym zarabiają. To jest ciekawy przykład z jednego tygodnika, który jest w Piano. Jest to tydzień taki opiniotwórczy. To była gazeta, która przed wejściem do Piano miała tylko artykuły pisane i zdjęcia, jak standardowa polityka, czy każdy inny taki tygodnik. Po wejściu do Piano zaryzykowali i zaczęli tworzyć krótkie formy filmowe, biorąc, na początku to było oczywiście bardzo taka partyzantka duża i te filmy były robione dość pospiesznie, ale w tej chwili się to zmieniło, ponieważ filmy u nich generują 50% dochodu, które mają za płatne treści, więc to jest bardzo dużo. Zmienili główną stronę tutaj, można zobaczyć, strona główna jest tylko filmami zapełniona w głównym miejscu, a artykuły są gdzieś z boku. Olbrzymie, kilkukrotnie, nie umiem powiedzieć ilukrotnie, ale wzrósł im bardzo ruch na stronie. Widać, że to jest trend, który wszystkim się podoba i użytkownikom, i im się bardzo spodobał, zaczęli dużo w to inwestować, w ten trend. Trzecim takim, taką zmianą, którą zauważam, to są abonamenty, które wchodzą wszędzie na świecie, również do Polski. Tak jak mówiłem już o Spotify, czyli o abonamencie na słuchanie muzyki, olbrzymiej bazy danych, które za 20 zł miesięcznie można słuchać, ile się chce, na każdym urządzeniu. Puszczając zresztą Spotify też tam skaluje te swoje taryfy abonamentowe.
piano weszło z czytaniem prasy, z całym pakietem, czyli mamy pakiet prasy za 20 zł, niezależnie ile się czyta, za 20 zł można, miesięcznie można czytać tytuły. I też w zeszłym roku Play chyba jako pierwszy, zaraz potem każda inna telefonia komórkowa wprowadziła abonamenty w zeszłym roku, wykupując za jedną cenę abonament, rozmawia się już ile chce, czy tam surfuje ile chce. Więc widać, że to wszystko zmierza jakby troszeczkę w stronę abonamentów. Oczywiście są jeszcze inne pomysły, jeżeli chodzi o prasę, tak jak mówiłem, bo piano jest jednym z nich, są pojedyncze paywalle, które się na, tak jak ma u nas Rzeczpospolita na przykład, gdzie jest licznik mierzony od odwiedzin na stronie i w pewnym momencie to się jest zliczane chyba po cookiesach lub po jakimś IP komputera, w pewnym momencie cała strona się blokuje i po 10 powiedzmy artykułach trzeba zapłacić 200 zł czy 100 zł, żeby czytać gazetę przez cały miesiąc, po jakimś czasie to się chyba znów odblokowuje. I jest również taki, bodajże we Wprost jest taki system mikropłatności, gdzie za każdy artykuł się płaci 40 groszy czy 60 groszy i się czyta pojedyncze artykuły. My jesteśmy abonamentem, który oferuje duży pakiet za jakąś sumę, gdzie nie wszystko jest zamknięte, tylko część treści oczywiście jest zamknięta. 10% nogów piano zamykane jest z gazet, 10% treści autorskiej danego wydawnictwa. I w tej chwili taki mamy nowy pomysł na rozwój piano, to dlatego też Petera nie ma, bo myślę, że w przeciągu 2 miesięcy chcemy wprowadzić do piano nowy taki kanał filmowy, który by mógł być kanałem dystrybucyjnym na filmy niezależne. W tej chwili YouTube również ogłosił coś takiego, że za chwilę, bodajże od września, chce wprowadzić opłaty za oglądanie filmów na YouTubie i taką subskrypcję tych oglądania filmów. My próbujemy to zrobić wcześniej jako kanał niezależny dla dokumentalistów w Polsce, którzy mają problem gdziekolwiek z pokazywaniem tych filmów. Oczywiście w kinach ten film może polecieć 1-2 dni, może w telewizji go weźmie, może nie weźmie. My próbujemy im proponować puszczenie tego filmu w jakimś wydawnictwie, które jest w piano, w ramach abonamentu. To są pomiędzy wydawnictwem już i filmowcem rozliczane dochody z tego. Jak ktoś ma już ten abonament, może oglądać film, a oprócz tego czytać. I to jest taki pomysł, który taki pomysł, który zamiast opłata per view, czyli za oglądanie każdego filmu płaci się osobno lub ogląda reklamę, tutaj jest taki pomysł, żeby to było wkładane w abonament i w związku z wykupionymi dodatkowymi subskrypcjami jest to dzielone z producentem filmowym. I ten pomysł filmu, tak jak tutaj widać, przyszedł do nas producent filmu na Słowacji, którego filmu nie chciał puścić ani kino, ani telewizja ze względu na to, że był bardzo kontrowersyjny film o korupcji sędziego. Filmowiec siedział w więzieniu, kino odmówiły puszczenia filmu, a tygodnik Tydzień się zgodził na to, że puści na ten film na stronach, co spowodowało gigantyczny ruch i wzrost użytkowników na Słowacji w piano. I to drugie miejsce oglądalności słowackiego filmu w 2012 roku dokumentalnego, więc to był olbrzymi wzrost. Większość ludzi, którzy wykupiło abonament piano, wykupiło go ze względu na to, żeby obejrzeć film, ale też cały system wzrósł tam procentowo na dłuższy okres, co jakby bardzo dobrze dla nas. I w tej chwili jeszcze to jest taki czwarty pomysł, który zauważam na rynku, to jest różnicowanie pakietów. W tej chwili ja się posługuję tym przykładem, za chwilę również Spotify, które tak weszło już z zachodniego rynku. Różnicowane są abonamenty poprzez urządzenia czy aplikacje, na jakie są rozdzielane, czyli część można słuchać za jakąś sumę tylko na desktopie, czy na desktopowych komputerach, część można na mobilnych urządzeniach, część jest w pakietach razem z drukiem, część bez reklam i to widać, że w tej chwili zaczyna być różnicowanie tych abonamentów, czyli są te najbardziej premium, gdzie wszystko się dostaje zupełnie bez reklam i są takie niskie abonamenty lub zupełnie za darmo, gdzie są reklamy i są łączone
i są łączone te wszystkie abonamenty. Tutaj jednym z takich pomysłów, to przykładów, to jest The Telegraph brytyjski, który największym takim abonamentem, najbardziej premium, to jest łącznie z drukiem, daje możliwość słuchania na dostania papierowego wydania The Telegraph, czytania na komputerze stacjonarnym, na mobilnym urządzeniu, daje do tego aplikację i to jest takie bardzo premium. To kosztuje, jak widać tutaj, 30 funtów miesięcznie za jedną gazetę. Jakoś pierwszy takie opt-out, tutaj jest opt-out, ten pośrodku, taka możliwość, że jak się poda bez wydania drukowanego, jak się poda dane do karty kredytowej, to pierwszy miesiąc jest za darmo. To też zrobiło w tej chwili w Polsce Spotify taki pomysł. I tutaj widzimy przykład Spotify, które wchodzi, jest zupełnie za darmo na komputerach stacjonarnych, ten pierwszy slajd. Drugi slajd jest limitowany tylko do... pierwszy jest za darmo, to jest z reklamami, które w trakcie są. Drugi slajd środkowy to jest na komputerach stacjonarnych tylko i wyłącznie możliwość słuchania tej muzyki i pełna wersja premium, czyli słuchanie na wszystkich urządzeniach z aplikacjami, z podłączeniami do sieci, do... również jak jest się odłączonym od sieci, można słuchać muzyki, jest to taka najbardziej ciekawa wersja. I w tej chwili tak jeszcze mogę powiedzieć o piano, co same piano tutaj nie jest tylko w tej chwili jakimś remedium na rynek i nie jest samym prezentowaniem prasy cyfrowo, ale jest również filmem, jest również Polskie Radio Mama, które daje wysokiej jakości streaming muzyczny tylko poprzez piano i wykupienie abonamentu tych samych audycji, które do tej pory leciały w niskiej jakości ze względu na niewykupywanie obowiązkowego abonamentu prawdopodobnie dlatego. Także próbujemy się rozwijać, próbujemy to wszystko łączyć, próbujemy wzbogacać naszą ofertę, żeby taki pakiet był bardzo, bardzo, coraz bardziej ciekawy, nie zwiększając ceny przy tym wszystkim. No i może tutaj na końcu a propos rynku takiego, który tutaj ekonomist przedstawił taką strategię a propos swojego rynku, że nie chcą być drugim Kodakiem, czyli żeby część wydawców cały czas chroni swoją prasę drukowaną i rozmawiając z nimi, próbuję ich przekonywać, że jednak cyfrowe wiadomości czy cyfrowe wydania powinny być pierwsze, żeby zachęcić ludzi do kupowania cyfrowych wydań i gazet, dlatego że można to zrobić dużo ciekawiej, a też widać, że takie badanie, że 70% bodajże abonentów cyfrowych wydań gazet to są zupełnie nowi abonenci, którzy nigdy nie kupowali gazet wcześniej danego wydawnictwa. To jest około 70%. Mają po prostu dostęp w tej chwili i mogą kupować. I tak to wygląda. I to chyba wszystko. Bardzo dziękuję.